Polska mówi. Była pierwsza dama, pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydentowo, świat pogrążony w smutku. Zmarła królowa Elżbieta II. Pani miała tę możliwość, zaszczyt poznać królową. Jak pani wspomina, jakim człowiekiem była królowa? Jej wysokość, królową Elżbietę II, wspominam najcieplej. Najcieplej, najsympatyczniej. Jej wysokość ma miejsce szczególne w naszych sercach, dlatego że była pierwszym naszym gościem w Pałacu Prezydenckim po zaprzysiężeniu mojego małżonka w grudniu 1995 roku, w marcu 1996 roku. Pierwszym gościem, który przybył do Pałacu Prezydenckiego, była Elżbieta II. I to było niewiarygodne, bo oczywiście, że rozpoczynając tą naszą przygodę prezydencką, wiedzieliśmy, jakie czekają na nas obowiązki, wiedzieliśmy, że będziemy mieli wizyty w Polsce, że będziemy również podróżowali gdzieś za granicę, ale żeby pierwszym gościem była królowa Elżbieta II, to było niewiarygodne. Kiedy przyszedł do nas szef protokołu i powiedział, że taki jest właśnie zamysł, to oczywiście zmartwialiśmy, bo to jest najwyższej rangi wizyta, w związku z tym to nie jest tylko protokół dyplomatyczny, ale także protokół dworski. I bardzo się tej wizyty baliśmy, ale jak okazało się już podczas pierwszego spotkania, nie miało to większego sensu, ponieważ królowa zdawała sobie z tego sprawę, że my, 40-latkowie na tym najwyższym urzędzie, mamy tą właśnie pierwszą wizytę i zapewne jesteśmy ogromnie stremowani, zdenerwowani. W związku z tym od pierwszego momentu, kiedy tylko kamery wyszły z sali białej, gdzie odbywało się to nasze spotkanie, królowa z fantastycznym uśmiechem zaczęła taki small talk z nami. Wiem, że jestem tutaj waszym pierwszym gościem. Czy państwo tutaj mieszkacie? A czy to panie prezydencie, proszę opowiedzieć historię tego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ona nam, ja tak mogę powiedzieć, tak dmuchała pod nasze skrzydła. Ona nam rozwinęła te skrzydła i po tej wizycie powiedzieliśmy sobie: Boże, jak przeżyliśmy już tą wizytę z jej królewską mością, to damy sobie radę. A sama ta wizyta była niezwykła, ponieważ to była największa z wizyt i nigdy tak wielu gości nie mieliśmy w Pałacu Prezydenckim. W sposób szczególny, w tak zwany grzebień, ustawiliśmy stoły, żeby jak najwięcej osób mogło przyjść na to spotkanie z jej wysokością. Podziwiałam, jak królowa do każdej z tych osób, która przychodziła, przedstawiała się, podchodziła z ogromnym uśmiechem. Niektóre osoby znała, w związku z tym parę ciepłych słów zawsze powiedziała. Następnego dnia nasi przyjaciele byli zachwyceni, ponieważ jeszcze większa grupa osób mogła spotkać jej wysokość na przedstawieniu Matka źle strzeżona. To było straszne, to było straszne przedstawienie. Wszystko się sypało, siedzieliśmy w pąsach, no ale ogromna liczba osób wzięła udział w tym spotkaniu. Wczoraj słuchałam, jak wiele osób mówiło właśnie z jej wysokością, mieliśmy możliwość spotkania się w Teatrze Wielkim. Następnego dnia to był Kraków, kolejna grupa osób, która spotkała się z jej wysokością. Była paskudna pogoda, jej wysokość szła z przezroczystą parasolką, mnóstwo krakowian stało na rynku, otrzymywała co chwileczkę jakieś bukiety kwiatów. Podziwiałam zawsze jej wysokość za nieschodzący z ust uśmiech, za fantastyczne poczucie humoru i to, co było dla nas niesamowite, bo mieliśmy możliwość także rewizyty Wielkiej Brytanii w 2004 roku. Spotykaliśmy się także z królową w Normandii, gdzie mój mąż wtedy już był najdłużej sprawującym urząd prezydentem, w związku z tym siedział obok królowej i królowa patrzyła z takim pewnym zgorszeniem na kanclerza Niemiec, który uczestniczył w tym spotkaniu. Królowie się to bardzo nie podobało, ale ponieważ siedzieli po drugiej
stronie stołu, to królowa mówiła do mojego męża: panie prezydencie, na szczęście my jesteśmy po właściwej stronie stołu. I niezwykłe było to, że w 2005 roku, kiedy zaprosił nas Tony Blair na taką pożegnalną wizytę do Wielkiej Brytanii, to ku naszemu największemu zdziwieniu królowa zaprosiła nas na pożegnalne spotkanie na herbatkę w Pałacu Buckingham, mimo że w tym czasie oficjalną wizytę składał w Wielkiej Brytanii prezydent Chin. Także ta była gigantyczna delegacja w tym miejscu, gdzie my mieszkaliśmy w Buckingham Palace rok wcześniej. To było ujmujące, że królowa chciała się z nami pożegnać, zapytała się, jakie są nasze plany, jak nasze dziecko, bo poznała naszą Olę w 96 roku. Także... A przepraszam, czy to dużo prawda takich jest... ciepłych, tylko ciepłych wspomnień. Czy prawdą jest, że jej wysokość chciała poznać Olę i tak poprosiła państwa o to, żeby zobaczyć... W 96 roku siedzieliśmy jeszcze przed wyjściem na oficjalne spotkanie, na powitanie w antyszambrze i królowa powiedziała: a, bo państwo wspominacie, że mieszkacie tutaj, a wasza córka mieszka z wami? Mówimy: tak, a ja bym chętnie córkę poznała. I w tym momencie zmartwiliśmy, bo nasza Ola wtedy była 14-latką, chodziła w taki, była taką grandżuwą, miała taki długi, wielki, taki rozciągnięty szary sweter i do tego pomarańczowe martensy. I ponieważ to był czas, kiedy nie było komórek, w związku z tym nie mogłam przejść metr dalej, żeby powiedzieć: Oleńko, proszę się sensownie ubierz i zejść tutaj do nas, tylko szef mojej ochrony wszedł na górę i teraz czekamy na tą Olę. Boże, jak ona przyjdzie, jak ona się ubierze. Dziecko bardzo roztropnie ubrało sobie taką jakąś długą, granatową sukienkę w małe, drobne różyczki i takie płaskie buty, które kupiłam jej na wizytę u Ojca Świętego. Mówię: oj, mądre dziecko, super, fajnie. W związku z tym to było bardzo sympatyczne, ponieważ Ola przejęta ogromnie, z czerwonymi takimi polikami rozmawiała z jej wysokością. No i to jest niezwykłe, że będzie miała tak piękne wspomnienie. Jak państwo spotkania byli tam w pałacu Buckingham, jak zachowywała się królowa, jej wysokość? Czy była taka trochę czasem może niedostępna? Czy zawsze była taka właśnie ciepła, otwarta? Była zawsze przesympatyczna. To było niebywałe, ponieważ jak przyjechaliśmy do Buckingham, ja mam takie fajne zdjęcie, bardzo lubię to zdjęcie, stoimy obydwie z królową, śmiejemy się tak, mamy zamknięte oczy, takie chińskie oczy i śmiejemy się bardzo. Ja myślę sobie: o czym my wtedy rozmawiałyśmy? Ja pamiętam, my wtedy bardzo zmokliśmy. Po drodze na to oficjalne spotkanie zatrzymaliśmy się, żeby złożyć wieńce pod pomnikiem dywizjonu 303-304 i raptem zaczął padać niesamowity deszcz. I ten deszcz nie padał w pioń, bo mieliśmy ogromne parasole. On zacinał w poziomie. I byliśmy tak potwornie mokrzy, że jak wsiedliśmy do tych limuzyn, to siedliśmy w taki sposób, że poprosiliśmy kierowcę, żeby nawiewy włączył. I siedzieliśmy tak, w ten sposób, żeby się jakoś osuszyć. I mąż nogawki naciągał, mi pomagała dama dworu, żeby ta sukienka ma jakoś tak wyglądała. I ja właśnie królowi opowiadałam, że ja tak z lekka jestem jeszcze pognieciona, ale opowiadałam tą historię i tak się właśnie, królowa ma taki szeroki, piękny uśmiech. A potem królowa wyszła z nami do pałacu i jako gospodyni oprowadziła nas po całym apartamencie. Powiedziała: tu państwa sypialnia, tutaj, prawda, jest garderoba, to jest Giovanna, która będzie pani usługiwała, a to jest tam John, będzie butlerem pana prezydenta. Potem rozpakowali nam wszystko w taki sposób, że niczego nie potrafiliśmy wieczorem przed kolacją oficjalną znaleźć. Byliśmy po prostu podłamani troszeczkę, ale to było niezwykłe, bo potem byliśmy na takiej rozmowie u królowej, gdzie wchodziliśmy po schodach do tych prywatnych apartamentów i wszędzie były psy. Wszędzie były psy, korgi leżały w każdym miejscu. A to był taki moment, było ich kilkanaście, ponieważ królowa wzięła także psy po zmarłej królowej matce. Także to było niezwykłe, bo ona ta opowiadała: ten jest taki, ten jest taki, ten się nazywa tak, ten się nazywa śmak. A król tak się śmiał, bo ja mówię: ojej, ile tych psów jest? A król mówi: nie wiem ile, ale muszę powiedzieć, że dla mnie miejsca w łóżku nie ma. We dwójkę byli bardzo, bardzo zabawni, zawsze bardzo ciekawie z nimi się rozmawiało. I rzecz taka niesamowita,
Rano obudziliśmy się po tej oficjalnej kolacji, 7 rano, ja nie mogę spać, już myślę sobie, Boże, muszę się przygotować, przyszykować, włosy sobie zrobić, wymalować się i tak dalej. I zaglądam przez firankę na parterze, mieszkaliśmy, byłam do męża, Oluś, Oluś, chodź tutaj, królowa spaceruje z psami, to było niezwykłe, bo ona w takim trenczu popelinowy, taki płaszczyk, chusteczka na głowie, okulary i dookoła te psy krążące. Także kiedy myślę o królowej, to widzę ją właśnie taką zawsze uśmiechniętą, ale ten obrazek królowa spacerująca z psami jest dla mnie jakiś taki szczególny. A co pani sobie pomyślała, pani prezydentowa, jak pani się dowiedziała o śmierci królowej? Jak widzieliśmy królową 2 dni wcześniej, na zaprzysiężeniu pani premier, zwróciłam uwagę, że ma takie ogromne wybroczyny na rękach i troszkę mnie to zaniepokoiło. Widziałam inną królową, zrobiła się taka krucha, taka malutka i tak myślałam, że kiedyś pewnie ten moment nastąpi, kiedyś ta straszna wiadomość do nas dotrze. Dla mnie to wielki żal, wiem, że straciliśmy wielką monarchinię, wielki autorytet, nie tylko jak mówiliśmy o tym, że autorytetów nie ma tak wielu w tej chwili, to na pewno dla bardzo całego świata. Wielu tak i Brytyjczyków i na świecie była takim autorytetem, była monarchinią, która oddała, zadedykowała całe swoje życie dla swojego narodu, dla swojego kraju. Jej mądrość sprawiła, że tak fantastycznie przez 70 lat panowała w Wielkiej Brytanii i w Commonwealthie. Wielka strata, wielki żal i dla mnie największy przywilej, największy zaszczyt, że miałam możliwość poznania jej wysokości. Bardzo pani dziękuję za spotkanie, za te wspomnienia. Ja również dziękuję.